10 stycznia wspominamy świętego Wilhelma z Bourges, biskupa. Wilhelm z Bourges, znany także jako Wilhelm z Donjon albo Wilhelm Wyznawca, urodził się około 1155 roku lub 1135 na zamku Wartel w Burgundii. Był członkiem znanej rodziny hrabiowskiej. Jego ojciec, Baldwin d'Anjou, planował dla niego karierę wojskową. Oddał go na wychowanie pod opiekę wuja Piotra Pustelnika, archidiakona w Soissons. Od wczesnej młodości Wilhelm nauczył się wystrzegać marności światowych i z gorliwością oddawał się ćwiczeniom duchowym i zdobywaniu wiedzy. Po włączeniu w stan duchowny został kanonikiem w Soissons i w Paryżu. Po pewnym czasie wstąpił do zakonu w Granimont, niedaleko Limoges. Z powodu napięć i nieporozumień pomiędzy kapłanami tego zakonu a braćmi nie mającymi święceń, opuścił go i wstąpił do cystersów. W Pontinei przyjął habit. Z czasem został opatem, najpierw w Fontaine-Jean, a potem w Chaalis. Wilhelm miał szczególną cześć wobec Najświętszego Sakramentu. Wiele czasu spędzał u stóp ołtarza. W 1200 roku duchowieństwo Bourges wybrało go na swojego arcybiskupa. Ta wiadomość go zasmuciła. Tylko dzięki poleceniu swojego przełożonego, opata Sitos, zgodził się przyjąć tę godność. Zachował jednak regułę cysterską i nie przestał podejmować wielu wyrzeczeń, łącznie z noszeniem włosiennicy i unikaniem jedzenia mięsa. Wielką troską otaczał ubogich, których przyjmował w swojej rezydencji, a także więźniów i chorych. Kontynuował budowę gotyckiej katedry świętego Szczepana, rozpoczętą przez jego poprzednika. W roku 1208 odprawił w niej pierwszą liturgię Bożego Narodzenia. Pragnął wziąć udział w misji wśród albigensów, jednak nie zdążył, bo ciężko zachorował. W uroczystość objawienia już ciężko chory wygłosił kazanie, upominając swój lud, aby wiernie przestrzegał Bożych przykazań. Potem pożegnał się ze wszystkimi i zszedł z ambony. Zmarł, klęcząc i odmawiając jucznię, 10 stycznia 1209 roku. W swoim testamencie prosił, by pochować go we włosiennicy i w popiele. Świadkowie zeznali, że za życia dokonał 18 cudów. Kolejnych 18 cudów wydarzyło się za jego przyczyną już po jego śmierci. Kanonizował go papież Honoriusz III w dniu 17 maja 1218 roku. Jego relikwie były przechowywane w katedrze w Bourges do 1562 roku, kiedy to hugenoci splądrowali katedrę, a relikwie świętego Wilhelma spalili. Zachowały się relikwie jego ramienia w Chaalis i relikwie żebra w kościele Collegium Navarre w Paryżu. Święty Wilhelm jest czczony jako patron dzieci. Módlmy się. Boże, światło wiernych i pasterzu dusz, Ty postawiłeś świętego Wilhelma na czele Twojego ludu, aby żywił go swoim słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał, i szli drogą, którą nam wskazał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.